Wyjątkowe i niepowtarzalne miejsce we Wrocławiu właśnie. Wrocław potrzebuje po prostu miejsca, kina, dobrego kina z dobrym, fajnym, różnorodnym repertuarem. Przedtem chodziłem tutaj raz na rok, teraz dzięki tej akademii, którą częścią jestem tutaj co tydzień, ale też wielu ludzi zacząłem zachęcać tak z dobrego serca, bo naprawdę dużo się zmieniło na plus dzięki właśnie temu, że Nowe Horyzonty objęło patronatem kinem i myślę, że to bardzo dobry pomysł. My rzeczywiście trzymamy się tych naszych nowohoryzontowych korzeni i pokazujemy kino artystyczne, często niezależne, często trudne i eksperymentalne, ale świadomi jesteśmy też tego, że i tacy widzowie mają inne gusta filmowe, więc pokazujemy też dla nich dobre kino gatunkowe, dobre kino środka, no i też takie propozycje, które prawdopodobnie są uważane za kasowe hity, ale my wiemy wszyscy, że to są po prostu dobre filmy, chociażby w swoim gatunku. Chciałbym zaprosić przede wszystkim tych, którzy jeszcze nie odkryli dla siebie kina Nowe Horyzonty, nie byli tutaj. Naprawdę Helios bardzo się zmienił, zmieniło się jego wnętrze, zmienił się repertuar, no, który jest dla nas najważniejszy. No, przede wszystkim przychodźcie tutaj dla właśnie różnorodnego repertuaru, od filmów eksperymentalnych, kino autorskie, kino środka, a czasami też takie właśnie ikony kina popularnego jak Hobbit czy Skyfall, film z Bondem czy o Bondzie można zobaczyć u nas. Tu są różnego rodzaju przeglądy, festiwale, filmy pokazywane na jednorazowych tylko pokazach. Tu są akademie filmowe, 4-letni kurs historii światowego kina, bardzo unikalny, 2-letni kurs historii polskiego kina. Tu jest bistro, tu jest kawiarnia, tu możecie się umówić przed filmem, tu możecie pracować, jest bezprzewodowy internet za darmo. Tu możecie być od rana od 8 do 24. Myślę, że obsługa też jest fajna. I przychodzą tu ciekawi ludzie, tutaj też można spotykać innych. Więc jest bardzo dużo powodów, żeby być w kinie Nowe Horyzonty na Kazimierza Wielkiego.